To leżałoby się, poopalało, może nogi gdzieś pomoczyło, ale niestety człowiek jest akwarystą, a nie jakimś filatelistą, więc musi siedzieć w domu. Cześć, wielebny się kłania. Tak, my akwaryści niestety musimy ciągle coś tam wypatrywać w tych naszych zbiornikach, doglądać je dosyć regularnie. No, wprawdzie nie ma problemu, żeby stawić tam na dzień, dwa czy tydzień, ale no, jak się patrzy, to coś się wypatrzy. No i ja wypatrzyłem, o, widzicie? Jeden z moich sterbai ma taki coś na nosie, a żadnych innych objawów. To już jakiś czas temu wypatrzyłem i wiecie co, no mam leki tutaj ESH 2000, które jest no, na duże spektrum zastosowań. Ale no kurde, no nie mam za bardzo jak odłowić tego kirysa, a w ogólnym akwarium, wiecie jak się kończy leczenie, raczej to jest taka trochę walka z wiatrakami. Akwarium oczywiście po podmianie, tak, trochę jeszcze tam może gdzieniegdzie być bąbelków od wody kranowej. Przyciąłem też znowu Ludwigię Repens. Tydzień temu wam też pokazywałem, że popodcinałem ją i zobaczcie, po tygodniu, kurde, bardzo piękne odrosty na tych uciętych roślinach, które zostały. Super roślina do LT. Naprawdę super roślina do LT. Ja sobie nie zdawałem nawet z tego sprawy, że ona tak szybko rośnie. To znaczy, zdawałem sobie sprawę z tego, bo miałem w 800, gdzie ją tam zlikwidowałem, bo taka rosła po metr, 1,20 m długa, ale widocznie w takich akwariach jak to super, super jej pasuje i rzeczywiście można ją polecić nawet do nowo zakładanych zbiorników, żeby tam pożerała wszystkie składniki te na początku, z którymi mamy problemy i ograniczyła glon. Moje teleociśle, jak widzicie, tu mam 9 cm tego podłoża, ale one dosyć mocno kopią, chociaż to nie są jakieś potężne ryby, więc musiałem dzisiaj trochę zagęścić ten środek, a to przez to, że no po prostu podkopywały mi korzenie i te korzenie się zatapiały coraz to niżej i no po prostu opadały, tak? Więc musiałem trochę je zsunąć do środka, popodstawiać kamienie. Kokos tam podłożyłem pod jeden korzeń, żeby tam miały sobie gniazdko. No, moje piękności, kurde, prezentują się coraz lepiej. Nie wiem, chyba im coś podpasowało, bo naprawdę dostają nawet kolorów takich, kurde, jakich jeszcze do tej pory nie widziałem. A tutaj o, samczyk, który jest takim zdominowanym przez tego mojego potwora jednego. Dzięki temu, że trochę przestawiałem dzisiaj, to zobaczyłem, że moje loksozonusy, kirysy, o właśnie, jest ich szóstka, tak jak była szóstka. To są ryby, które są naprawdę bardzo, bardzo nieśmiałe. Czy to były dzikie ryby kupione, kurczę, znaczy przynajmniej tak pisało w sklepie, że są to dzikie ryby. No i po prostu odkąd ja je wpuściłem do 350, to je naprawdę bardzo rzadko widuję, bardzo rzadko i to jeszcze przy okazji karmienia. Jak widać, no mówię, zagęściło się troszeczkę tutaj teraz w środku, bo przesunąłem te korzenie tu po lewej stronie bliżej środka, jakieś 2 centymetry, tam troszkę podniosłem właśnie tymi kamieniami i tym kokosem. Ale to też było tym spowodowane, że jak te moje teleociśle kopały, to ten syf, który po biegu jest, miał obieg jest dookoła, po tylnej ścianie, po tylnej ścianie bocznej, przedniej, wraca z powrotem i tak w kółko, taka pralka. No to się tam trochę tego syfu zbierało w tym dołku. No bo mówię, 9 cm podłoża, więc jak one podkopały, no to taki dołek dosyć spory się robi. Myślę, że teraz może będzie troszeczkę lepiej, trochę ta woda bardziej zabierze to w stronę wlotu do filtra.
Roślinność nadwodną też troszeczkę przemieściłem, bo nie rośnie mi ona tutaj w tej 350, tak jak rośnie, czy nawet 60 te skrzydło kwiaty, czy tam w 800 w Polsce. Przede wszystkim korzenie są brązowawe, nie są białe, tak jak w tych dwóch innych zbiornikach. Więc coś tutaj się na tych korzeniach albo się osadza, albo coś nie pasuje tym kwiatom. Jak widzicie, tutaj w 60 skrzydło kwiat jest bardziej okazały, bardziej taki dorodny niż 350. 60 to jak 60, tutaj te moje babeczki sobie mają raj. Też kopacze strasznie. Kopacze strasznie, naprawdę kopią dołki i naprawdę, tak jak jest napisane gdzieś tam na internecie, co noc śpią w innym dołku, co noc gdzieś jest dołek nowy, co noc gdzieś tam kurde się tarmoszą, kurczę, bo już ten dołek jest zajęty, a ktoś inny chciałby go też zająć i tak. No ciekawe, ciekawe rybki. Dobra, tyle updateciku z moich zbiorników. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!